Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia jest pan poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani. Witam państwa. Panie ministrze, Zgromadzenie Polskiej Wsi wczoraj w Przysusze. Zarys programu, który ma być przedstawiony, programu, takiej oferty programowej skierowanej do rolników. Ma się to nazywać Pakt dla Polskiej Wsi. To już początek kampanii wyborczej? Właśnie tej w takim rozumieniu programowym również? Ja nie wiem, czy początek kampanii wyborczej. Oczywiście można tak to traktować, ale ten program, który przedstawił pan prezes, pan premier i przede wszystkim pan minister Kowalczyk, naprawdę niezwykły, jeszcze oczywiście pan komisarz Wojciechowski, naprawdę niezwykły, blisko 20 niesłychanie istotnych zmian, które będą zrealizowane przed wyborami, żeby to było jasne. Pani pyta, czy to jest program wyborczy. Nie, to nie jest program wyborczy. To jest zapowiedź realizacji programu zmian bardzo istotnych, ale przed wyborami, ponieważ niezbędnych w tej trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się wieś, w jakiej znajduje się Polska, żeby wieś była, mogła funkcjonować dobrze, żeby mogła rzeczywiście tworzyć siłę naszego państwa. Panie ministrze, zdaje się, że walka o elektorat wiejski akurat być może w tych wyborach będzie wyjątkowo ostra. Zawsze była ta silna rywalizacja pomiędzy Prawem a Sprawiedliwością i Polskim Stronnictwem Ludowym, no ale to też widać w tej chwili grę Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Donald Tusk przestrzegał, straszył polskich rolników zalewem zboża z Ukrainy parę miesięcy temu. Teraz też mówił o cenach nawozów, ale jednocześnie mówił o tym, że płatności z Unii Europejskiej dedykowane właśnie rolnikom będą wstrzymane. No jak pan widzi tą walkę o głosy polskiej wsi? Chciałbym, żeby to była niekompetencja pana Tuska, nie kłamstwo, a nie oszustwo, dlatego że właśnie wczoraj bardzo jasno zarówno pan prezes Kaczyński, jak i pan minister Kowalczyk powiedzieli, że przecież będzie 25 miliardów euro dla polskich rolników na najbliższe 5 lat. Olbrzymie pieniądze, które już są przejęte, już one rolnicy już mają od początku przyszłego roku je otrzymywać. Co więcej, przecież będą zwiększone dopłaty dla rolników z Unii Europejskiej. 97% gospodarstw otrzyma co najmniej 102% średniej zachodnich rolników, czyli będzie zwiększona dopłata. Czyli nie ma żadnej obawy, jeżeli chodzi o zablokowanie środków dla rolników? One już są załatwione, mówił to pan komisarz Wojciechowski bardzo jasno, relacjonował to, to już jest załatwione, rozstrzygnięte, na pewno nie będzie w żaden sposób wycofane, te pieniądze już przechodzą dla rolników. Panie ministrze, zmieńmy temat. Przed nami tydzień sejmowy. Proszę powiedzieć, czy będzie próba powrotu, może inaczej przegłosowania tym razem skutecznie uchwały potępiającej Federację Rosyjską, wskazującej, że Federacja Rosyjska to państwo działające terrorystycznie? No myślę, że tak. Trudno sobie wyobrazić inną sytuację. Przecież to jest kwestia zupełnie fundamentalna. Mamy do czynienia z państwem terrorystycznym, a pierwszym atakiem terrorystycznym na państwo Unii Europejskiej i na państwo NATO, to właśnie był zamach smoleński. To był pierwszy atak terrorystyczny. Dlatego to musi być przywołane. To jest zupełnie oczywiste. Czy ta uchwała jakby powróci pod obrady Sejmu w tej postaci, której no, nie została przez Sejm przyjęta, czyli właśnie z tymi poprawkami, które dotyczą lotu, zestrzelenia samolotu linii malezyjskich i 10 kwietnia 2010. Tak, oczywiście, właśnie w tym kształcie, bo powtarzam, konkret pokazujący, jak Polska była jak pierwsza zaatakowana przez terrorystów rosyjskich, to musi być jasno powiedziane. Tutaj nie ma możliwości ogólnikowych opowieści. Tutaj trzeba jasno powiedzieć. To właśnie Polska była pierwszym atakiem rosyjskim. Panie ministrze, w piątek na antenie TVP
Info, przewodniczący Parlamentu Ukraińskiego, pan Rusław Stefańczuk, pytany o to, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, powiedział, że śmierć polskiej delegacji, do tej śmierci nie doszłoby bez działań Federacji Rosyjskiej. To kolejne ze strony wysokiego przedstawiciela państwa ukraińskiego po prezydencie Zełenskim bardzo mocne wskazanie na odpowiedzialność Rosji za śmierć polskiej delegacji pod przewodnictwem świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak pan patrzy na te słowa? No, przedstawiciele służb specjalnych ukraińskich wielokrotnie przekazywali nam tę właśnie informację, uszczegóławiając ją, co niestety nie mogę tutaj przedstawić, ale tak było zarówno wtedy, kiedy pracowałem jako minister obrony narodowej, jak i później dla podkomisji te informacje były przekazywane. Oni nie mają w tej sprawie wątpliwości, wskazują konkrety. Wskazują konkrety? Tak, wskazują konkrety, jeżeli chodzi o działanie ze strony rosyjskiej, to przedstawiciele metodę służb, i służb ludzi? Specjalnych. Metodę. Co do ludzi, to nie ma nazwisk, ale są wskazane formacje, które miały takie rzeczy robić. Panie ministrze, to ja jeszcze dopytam, spoglądam na zegar, bo no, opozycja wyjęła kartę do głosowania podczas głosowania tej uchwały potępiającej Federację Rosyjską, de facto zrywając posiedzenie Sejmu. Przedtem jeszcze dwukrotnie głosowano przeciwko, żeby było jasne, to był trzeci ruch opozycji, opozycja, blokujący tę uchwałę. Opozycja mówi tak, tak się tłumaczy, że gdyby wcześniej znała treści tych poprawek, zachowałaby się inaczej, a przez to, że została zaskoczona poprawkami, które pan minister zgłosił, no to to był jej protest, ale nie przeciwko poprawkom, ale przeciwko sposobowi ich zgłoszenia. Panie redaktor, bardzo się cieszę, że pani słyszała takie stanowisko, bo jeżeli tak, to znaczy, że nie ma problemu i zagłosują teraz za tą uchwałą. Ja takiego tłumaczenia z ich strony nie słyszałem, ale to być może moja, że tak powiem, mój brak, ale przyjmuję do wiadomości pani stanowisko i cieszę się, że w związku z tym... No to już nie jest mają moje stanowisko, 10, ale chociażby na antenie 10... Polskiego Radia wyrażane. Świetnie. W takim razie przywołamy je w trakcie tego głosowania, bo to znaczy mają po 10 dniach już się przekonali i słusznie. To jest bardzo dobry punkt widzenia. Panie ministrze, kiedy powstanie komisja, która ma sprawdzić, jakie były wpływy rosyjskie na przestrzeni ostatnich 12 lat, no nawet więcej niż 12 lat, bo od 2007 roku wpływy rosyjskie w różnych newralgicznych sektorach państwa polskiego? To bardzo ważna komisja. To naprawdę jest bardzo ważna komisja. Najwyższy czas, żeby taka struktura powstała i żeby jak najszybciej wydobyła stan faktyczny, dlatego że posługiwanie się wyłącznie dyskusjami publicystycznymi w tej materii no może być podważane, prawda? Ustalenie przez taką komisję stanu faktycznego, a materiału w tej sprawie jest naprawdę bardzo dużo i jest absolutnie konieczne przekazanie nie tylko do opinii publicznej, ale także wyciągnięcie z tego konsekwencji państwowych. Powinna powstać w tym tygodniu lub w przyszłym. Ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, a ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie ministrze, jak pan patrzy na słowa sekretarza generalnego NATO, pana Jensa Stoltenberga, zresztą nie po raz pierwszy wypowiedziane, ale być może po raz pierwszy albo w ostatnim czasie tak jednoznacznie w wywiadzie z jedną ze skandynawskich telewizji pan Stoltenberg powiedział o tym, że obawia się rozszerzenia wojny i to takiego rozszerzenia, które by dotyczyło państw Paktu Północnoatlantyckiego. Jak pan ocenia w tej chwili, no z jednej strony te ostrzeżenia i te obawy deklarowane przez pana Stoltenberga, ale również jakby zestawiając to z sytuacją na froncie. No, to bardzo ważna wypowiedź. Ostatecznie mówi to jeden z najbardziej kompetentnych ludzi na świecie. A to nie jest publicystyka, to nie jest jakiś lokalny dowódca. To jest człowiek, który ma pełną wiedzę o sytuacji, ponieważ decyduje o działaniu NATO. Można by powiedzieć, że jego poziom wiedzy i kompetencji jest na poziomie pana prezydenta Bidena co najmniej, prawda? Oraz
to pokazuje rzeczywiście, jakie są realne plany pana Putina. To pokazuje, iż ofensywa rosyjska, z którą mamy do czynienia na Ukrainie w ciągu ostatniego tygodnia, może się rozszerzyć na państwa NATO. To pokazuje, że jeżeli nie będziemy zdecydowanie wspierali Ukrainy i sprawiali, żeby to ona wygrała i wyparła wojska rosyjskie z swoich terytoriów, to możemy stać się przedmiotem ataku rosyjskiego. To bardzo poważne stanowisko. Panie ministrze, z jednej strony mamy zatem wypowiedź, i to już kolejną, ale mówię, ta jest taka wyjątkowo jaskrawa. Jeśli można, pani redaktor, chcę też podkreślić, że w tej wypowiedzi równolegle z pokazaniem stanu zagrożenia są deklaracje ze strony pana Stoltenberga, iż on uważa, że należy robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić, prawda? Więc tutaj mamy... Zresztą od miesięcy apeluję o to, żeby pomoc dla Ukrainy nie ustawała, pomoc militarna, ale to jest i to jest jedna, powiedzmy, opowieść o tej wojnie i przestrzeganie relacja stanu faktycznego i ewentualne zagrożenia. No ale mamy też wypowiedzi kanclerza Niemiec, mamy wypowiedzi prezydenta Francji. Tylko, że one są dokładnie odwrotne. I o to właśnie chciałam zapytać. Znaczy, czy wypowiedzi kanclerza Niemiec, ich już było kilka, wypowiedzi pana prezydenta Macron, świadczą o tym, że na linii Paryż, Berlin, Moskwa toczy się mimo wszystko, choć zdalnie, być może nie, tego też do końca nie wiemy, no toczą się jakieś negocjacje, które mają zostać pokazane światu za jakiś czas. To nie ma wątpliwości, ale zresztą przecież pan prezydent Macron, podobnie jak pan kanclerz Scholz, bardzo jasno mówią, że oni takie rozmowy prowadzą i że chcą je dalej prowadzić, że mają one zmierzać do doprowadzenia Ukrainy do ustępstw zasadniczych, fundamentalnych ustępstw. Wypowiedź pana Stoltenberga jest właśnie polemiką z tymi deklaracjami francuskimi i niemieckimi. Nie ma co do tego wątpliwości. On mówi bardzo jasno, że ustępstwa będą powodowały coraz większą agresję rosyjską. Im więcej będziemy deklarowali wobec Rosji ustępstw, tym Rosja będzie bezczelniejsza. To nie ma wątpliwości. To powiedział Stoltenberg i to jest bardzo trafna diagnoza sytuacji. No ja jeszcze powrócę do tych wypowiedzi kanclerza Niemiec i wypowiedzi prezydenta Francji, bo z nich wyłania się obraz, no, który sugeruje nie tylko trwanie jakichś negocjacji, ale również no, w pewnym sensie no, możemy sobie wyobrazić, co ewentualnie jest dyskutowane. Kanclerz Niemiec mówi o tym, że możliwy jest powrót do relacji z Federacją Rosyjską sprzed wojny. Oczywiście, jeżeli Federacja Rosyjska uzna prawo międzynarodowe, przestanie toczyć wojny i tak dalej. Myślę, że nawet sytuacja idzie dużo dalej w wypowiedziach pana Scholza. Proponuję przeczytać artykuł jego w Foreign Affairs, który został w ostatnim numerze opublikowany. On tam mówi, że to Niemcy mają brać odpowiedzialność i decydować o obronie militarnej całej Unii Europejskiej, a tak naprawdę państwa, niemieckiego państwa Unii Europejskiej, i w tym kontekście mówi o ustępstwach wobec Rosji. Uważa, że Niemcy będą decydowały o Europie i będą decydowały o ustępstwach wobec Rosji, więc to jest plan dużo dalej idący, mający dużo dalej idące konsekwencje. Przecież tak planowano właśnie, taka była koncepcja związana z patriotami. Dzięki Bogu pan minister Błaszczak postawił jasno sprawę i w związku z tym Niemcy musieli ustąpić i zgodzili się, żeby te patrioty były podporządkowane polskiemu dowództwu, a nie niemieckiemu dowództwu, jak planowano na początku ze strony niemieckiej. A pana zdaniem w takim razie ta pierwotna propozycja niemiecka dotycząca patriotów była częścią planu, czemu miała służyć? Była częścią planu przejęcia przez Niemcy całości dowództwa militarnego nad Unią Europejską. Bo w tym wspomnianym przez pana artykule kanclerz Scholz pisze, że Niemcy są gotowe zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainie.
No, przede wszystkim bezpieczeństwo całej Europie, to na tym polegała sprawa, ale bezpieczeństwo Ukrainy, jeśli Ukraina zgodzi się na ustępstwa. Tak to brzmiało. Nie, to dokładnie tak to brzmiało, ale również ta propozycja, którą formułuje w tym artykule pan Scholz w kierunku Federacji Rosyjskiej oznacza, znaczy tam nie ma zastrzeżenia, że Rosja ma być bez Putina. Nie, nie, w żadnym wypadku. Tam w ogóle nie ma żadnej krytyki Putina, więc to z tego punktu widzenia jest pełna aprobata obecnego imperializmu rosyjskiego. To jest część koncepcji, która jest rozwijana przez Niemcy i Francję od kilkunastu lat właśnie takiej wielkiej euroazjatyckiej struktury, która będzie obejmowała zarówno Rosję, Chiny, jak i państwo europejskie dowodzone przez Niemcy. To panie ministrze, co ta koncepcja może oznaczać dla państw naszego regionu? Oznaczałaby likwidację naszej niepodległości i podporządkowanie strukturze niemiecko-rosyjskiej. To jest jasne. Gdybyśmy się na to zgodzili, gdybyśmy to zaaprobowali, gdybyśmy dopuścili do tego planu, oznaczałoby to wyrzucenie Stanów Zjednoczonych z Europy. I powtarzam jeszcze raz, podporządkowanie nas wszystkich euroazjatyckiemu imperium. Panie ministrze, od już ponad tygodnia trwa taka kampania straszenia Polaków wezwaniami na ćwiczenia wojskowe. To rozpoczął Onet, zresztą jest chyba najbardziej aktywny w tej mierze. Ja spoglądałam nawet dzisiaj, też są teksty, które tego dotyczą, czyli straszenie tym, że Polacy zostaną, że mężczyźni będą powoływani na ćwiczenia, że będą niszczone ich plany zawodowe, osobiste, a dodatkowo jeszcze porady, w jaki sposób można uniknąć tych ćwiczeń. Jak pan patrzy właśnie na taki przekaz kierowany do opinii publicznej, w sytuacji takiej, kiedy my mamy wojnę za naszą granicą, a już mieliśmy przypadek przeniesienia tej wojny, przypadkowy, to trwa badanie prokuratury, czy tak rzeczywiście było, ale jednak dwoje obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zginęło. A czy to nie jest tak, że właścicielem tego medium są Niemcy? No, panie ministrze, doskonale pan wie, kto jest właścicielem. Tak mi się wydaje. No i konsekwencje tego właśnie są takie. To jest próba zablokowania, wzmocnienia polskiej armii i stworzenia pewnej histerii w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży. Ale to też pokazuje, że faktyczny stosunek młodzieży, faktyczny stosunek Polaków jest inny. Ale nie wiem, czy to dotyczy tylko młodzieży. Przecież to dotyczy też ludzi w średnim wieku. To prawda, w średnim wieku, zgadza się. Tak, do 55 roku życia. Zgadza się. Więc to po prostu pokazuje, że te środowiska, które są zainteresowane osłabieniem Polski i przekazaniem całości militarnej odpowiedzialności na Niemcy, że są oni trochę bezradni i muszą taką propagandę antybezpieczeństwa, zmierzającą do podważenia bezpieczeństwa Polski uprawiać. Myślę, że nie będzie to skuteczne. Myślę, są bez szans. Panie ministrze, bo jeszcze mamy półtorej minuty, ja chciałabym zapytać o sprawę dotyczącą komisji likwidacyjnej, choć pan europoseł Sikorski twierdzi, że to była komisja weryfikacyjna. Chodzi oczywiście o komisję, którą pan prowadził, którą pan kierował, ale zdaje się, że pan minister myli te obie komisje i jedną uznaje za drugą. Mówi pani o panu Sikorskim. Tak, mówię o panu Sikorskim. Nie, on nie myli, on kłamie. On nie myli. Tak naprawdę przecież... Myśli pan, że doskonale wie? Tak, tak, oczywiście. Przecież on ją powoływał na ostatniej swojej konferencji powiedział, że on został zwolniony z wszelkich działań w sprawach komisji likwidacyjnej, weryfikacyjnej, a że pełnił tylko funkcje notarialne. Jak pan rozumie to określenie? Co znaczy funkcje notarialne? Nie chciałbym się do tego ustosunkowywać. Tak nie jest, dlatego że przecież w ustawie jest decyzja jasno sformułowana, że to on odpowiada za komisję zwaną likwidacyjną, a która w istocie zajmowała się inwentaryzacją, żeby to było jasne, żebyście państwo wszyscy wiedzieli. Ona nie zajmowała się likwidacją WSI. Likwidacją WSI zajmowała się komisja weryfikacyjna, którą ja kierowałem, a komisja
zwana likwidacyjną, zajmowała się inwentaryzacją mienia stanu technicznego dawnych WSI. Za działanie WSI w okresie przejściowym do końca października, kiedy zostały powołane Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego, do tego czasu odpowiedzialność za to ponosiłem ja, ale nie za inwentaryzację. Za inwentaryzację odpowiedzialność ponosił pan minister Sikorski i on 22 lipca powołał skład personalny tej komisji. Tam było 15 członków właśnie WSI. Czy pani sobie wyobraża, że pan Cęckiewicz czy ja byśmy powołali skład komisji, który byśmy kierowali z członkami WSI? To oczywiście, że nie. To jemu zależało na tym, żeby był jak największy wpływ ludzi WSI na cokolwiek. Cała sprawa dziś stała się aktualna, bo w tym gronie był również człowiek, który dziś o nim wiemy, że współpracował z Federacją Rosyjską. Ale to jest bardzo ważna sprawa, panie redaktor, szanowni państwo. Aczkolwiek nie wiemy, od kiedy współpracował z Federacją. Wiemy na pewno, że współpracował z Federacją Rosyjską wtedy, kiedy był pracownikiem ratusza. Zresztą zatrudnionym w bardzo newralgicznym miejscu. Urząd Stanu Cywilnego to jest bardzo newralgiczne miejsce. Zgadza się, ze względu na archiwa. I wtedy na pewno był na pewno agentem. Cała ta operacja tak naprawdę propagandowa właśnie pana Sikorskiego, Onetu i różnych innych mediów TVN24 ma moim zdaniem na celu zasłonięcie tego stanu faktycznego, mianowicie, że przez 10 lat on był zatrudniany przez polityków Platformy Obywatelskiej i z tego okresu mamy pewność co do jego współpracy agenturalno-szpiegowskiej z Federacją Rosyjską. Z tego okresu. Jak było wcześniej, tego po prostu nie wiadomo, ale tak czy inaczej odpowiedzialność za to ponosi pan Sikorski, bo to on go personalnie powołał i co więcej, to jest jasno sformułowane w raporcie pana Cęckiewicza, który został oddany do Komisji do Spraw Służb Specjalnych 30 października 2006 roku, więc ten tekst jest, istnieje, można się z nim zapoznać. Nie ma co do tego wątpliwości. Propaganda mówiąca, że to była komisja, która się zajmowała jakimiś tajnymi sprawami, jest po prostu nieprawdziwa. Tam dostęp do tajnych informacji miało dwie osoby chyba, czy trzy osoby co najwyżej. Tutaj stawiamy kropkę. Pan minister Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję najmocniej. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.